Kocioł kulturalny. Dzisiaj podczas audycji gośćmi będą dwie bardzo utalentowane osoby. Iwona Tchórzewska, kierowniczka pracowni tańca oraz instruktorka tańca Milena Karpińska-Garcosz. Halo, halo. Dzień dobry, witam. Czy na początku mogłabyś nam coś powiedzieć o sobie, jak zaczęłaś swoją historię związaną z tańcem? Zaczęłam moją historię z tańcem w wieku 12 lat, kiedy mama zapisała mnie tak naprawdę na początku na zajęcia akrobatyczno-taneczne i pani instruktorka zauważyła, że mam dobry, że tak powiem, dryg do tańca i późniejsza moja historia się potoczyła tak, że rodzice zapisali mnie do bardziej profesjonalnej szkoły tańca, która była u mnie w mieście, w Centrum Kultury. Miejsce się nazywało Sztukateria i tam rozwijałam się już pod profesjonalnym okiem innych instruktorów. Jaki był wtedy twój ulubiony styl tańca? Mój wtedy ulubiony styl tańca to był tak zwany taniec nowoczesny i też cheerleaders. Czyli też byłam cheerleaderką, która machała pomponami i też jeździłam na zawody i też dopingowałyśmy nasze drużyny szkolne na różnych imprezach i eventach. Taki trochę American Dream. Tak, można tak powiedzieć. Co trzeba zrobić, żeby zostać instruktorem tańca? Tak, ja jestem nauczycielem tańca, więc to jest troszkę coś innego niż instruktor tańca, bo żeby zostać instruktorem tańca, to tak naprawdę wystarczy weekendowy kurs, który jest organizowany w jakiejś szkole albo w jakimś studiu tanecznym, a ja mam studia skończone na kierunku taniec, w Poznaniu to był licencjat, później magisterkę w Łodzi ze choreografii i tak naprawdę na końcu to były już takie tylko studia przygotowawcze do roli nauczyciela, czyli takie przygotowania pedagogiczne, ale żeby dostać się na takie studia, bo takie jest pytanie, to tak naprawdę trzeba przejść audycję taneczną. Tak naprawdę każda szkoła wyższa, jeżeli chodzi o kierunki taneczne, ma swoją specyfikę. Ja na przykład miałam tak, że na początku miałam lekcję tańca współczesnego przez godzinkę, później miałam lekcję tańca klasycznego i później, jako tak powiem, część finałowa, to była moja etiuda, mój fragment choreografii solowy, który musiałam zaprezentować, no i dzięki temu dostawaliśmy punkty, no i to było przepustką, jakby najwyższa liczba punktów była przepustką do dostania się na dany kierunek. Czy można mieszać te style tańca, czy jest to raczej ciężkie i zgubne gdzieś tam w trakcie? Ciężkie pytanie, bo tak naprawdę zależy, co tancerz, jaki jest jego główny cel. Bo na przykład jak tancerz chce się dostać do opery i tańczyć w takim zespole, na przykład typowo taniec klasyczny, balet, no to bardzo dobrze jest, jak skupia się tak naprawdę na jednej technice, żeby się tam dostać. Ale na przykład jak jest tancerz, który na przykład swoją wizję siebie widzi w, tak powiem, na przykład na koncertach, w telewizji, na przykład taki tancerz, jak ma czym szerszy wachlarz swoich umiejętności tanecznych, innych technik, to tak naprawdę działa na jego korzyść. Więc tak naprawdę to zależy od, celu i marzeń, które chce zrealizować. Więc tu trzeba ten złoty środek. Na pewno większa ilość technik, które się potrafi, wpływa bardzo na wachlarz, właśnie wszechstronność tancerza, jego sposób myślenia o tańcu. Więc na pewno to nie jest nic gorszego. Na pewno trzeba się uczyć tych innych styli. Nie uczyć się ich perfekcyjnie, ale uczyć się, że takie są, czym one się różnią od innych, a na przykład swój główną technikę, w której chce się szkolić, jak najwięcej czasu na nią poświęcać, a wszystkie inne techniki traktować jako taki warsztat wspomagający. Czy ty masz jakieś marzenia związane z tańcem? Bardzo teraz mam dużo marzeń związanych stricte z byciem choreografem, czyli z tworzeniem swoich dzieł i wystawianie ich na zawodach, czy też na deskach profesjonalnych teatrów, teatralnych. Takie mam teraz marzenia. I jak wygląda tworzenie choreografii? Najpierw masz muzykę, później dobierasz kroki, czy może na od jak to wygląda? Powiem, że tak naprawdę to zależy bardzo od grupy, od tego, jakie one też mają predyspozycje, więc to jest różnie. Na przykład na hip-hopie, że tak powiem, moje zespoły hip-hopowe bardziej bazujemy na tym, że jednak mamy najpierw utwór muzyczny i na przykład na bazie tego utworu dopiero sobie dzielimy na jakieś części, zaczynamy budować jakieś ruchy, ale to jest stricte dlatego, że jakby formacje hip-hopowe bardzo związane są z muzyką i my ruchem chcemy prawie 1:1 odzwierciedlać jak najwięcej dźwięków, które słyszymy. Dlatego to jest bardzo zdeterminowane muzyką. Ale na przykład formacje moje tańca współczesnego, już czasami mamy tak, że najpierw bazujemy na jakiejś inspiracji, załóżmy na przykład jakiegoś cytatu i na bazie tego tworzymy ruch. Mamy jakieś swoje kompozycje, etiudziki, próbujemy to jakoś łączyć w jakieś schematy, jakieś części i na przykład dopiero pod to dobieramy muzykę, która nam dobudowuje to wszystko i też oczywiście mamy myśl przewodnią, właśnie tak jak mówię, na przykład cytat,
albo jakiś temat, który sobie narzucamy. I ta muzyka już potem na przykład dla mnie jest takim podkreśleniem tej sceny, tej rzeczywistości, którą tworzymy. Czy uważasz, że w dzisiejszych czasach taniec jako sport jest dość popularną dziedziną, czy...? Uważam, że jest bardzo popularną dziedziną, ale też wydaje mi się, tak z mojego punktu widzenia, że bardzo na popularności teraz, że tak powiem, bardzo na popularności zyskał taniec uliczny, czyli właśnie street dance i formy, że tak powiem, taniec hip-hop. A taniec współczesny również, ale czasami mam takie wrażenie, że jednak troszkę mniej, może to jest bardziej związane z popularyzacją filmów, programów telewizyjnych też tanecznych, ale na pewno nie stracił, na pewno zyskał. Czy poza nauką tańca ty sama prywatnie tańczysz, jeździsz prywatnie na zawody, jeździłaś? Kiedyś tak, chociaż faktycznie tego ćwiczenia na zawody było najwięcej razem z zespołami, z którymi tańczyłam. Sama już później nie skupiałam się na zawodach czy na konkursach, ale na mojej pracy zawodowej w teatrze czy właśnie ucząc tańca. Natomiast obecnie już nie, bo ja już jestem naprawdę old boyem. Już takich kategorii dla mnie nie ma. Czy pandemia pokrzyżowała Wam jakieś plany w szkole? Pandemia wszystkim trochę pokrzyżowała plany z jednej strony, ale z drugiej nauczyła nas nowych rzeczy. Na pewno to, co nam pokrzyżowała, to plany związane z wystawianiem spektaklu, które Arabeski przygotowywały razem z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Mieliśmy wystawić go na scenie dla dużej publiczności, powtórzyć go zresztą kilkakrotnie. Niestety dokładnie na 2-3 tygodnie przed premierą pandemia nam zblokowała wszystko. Również plany, które nam pokrzyżowała, to zawody, konkursy, turnieje. Natomiast udało nam się z tym poradzić i sami zorganizowaliśmy konkurs online pod koniec maja. Nasze uczennice biorą udział w konkursach online, zarówno brały w tej jakby części wiosennej, jak i teraz w części jesiennej. Staramy się pracować częściowo online, częściowo na sali, to w zależności od okresu teraz w trakcie, jaki jest. Słyszałam ostatnio, że mieliście zajęcia zdalnie, tak? Zupełnie zdalnie? Tak. No dokładnie wczoraj wróciliśmy na salę po miesiącu faktycznie prowadzenia zajęć tylko i wyłącznie online. Natomiast te zajęcia, które obecnie zaczęliśmy na sali, to są zajęcia tak zwane hybrydowe, bo część naszych uczniów nie zdecydowała się wrócić na salę. Jest to oczywiście mniejsza część, ale jednak prowadzimy je obecnie tak, że pracujemy z grupą na sali i jednocześnie w tym samym czasie robimy relacje dla tych uczniów, którzy zostali w domu i oni ćwiczą z nami w domu. A jak wyglądały te zajęcia zdalne? No na pewno inaczej niż na sali, chociażby ze względu na to, że mało kto w domu ma swoją salę, chociaż zdarzają się nam takie uczennice, które mają pokoje przerobione na sale treningowe swoje. Natomiast w większości bardziej u mnie to wyglądało tak, że były to zajęcia koncepcyjne i z improwizacji ruchowej. I też na przykład inni nauczyciele skupili się na treningu motorycznym, na treningu siłowym, treningu stabilizacji, czyli bardziej ćwiczenia fizyczne, tak żeby utrzymać nasze uczennice w formie. Żebyśmy mieli taki materiał poglądowy, żeby też można im dać jakiś feedback, jakieś uwagi. Zdalne nauczanie ma to do tego, że w sumie można być w każdym miejscu na świecie, a i tak się połączyć. Czy zdarzają się takie przypadki, że ktoś do Was dzwoni, pisze, że jestem, bo Wasza szkoła jest w Katowicach, na przykład tak. Ktoś jest, tak jak my tutaj w radiu, z Krakowa i chce się zapisać do Was na tańce, ale właśnie zdalnie. Czy jest taka możliwość? Przede wszystkim są to nasze uczennice, które już się z nami na przykład rok czy 2 lata temu pożegnały, bo wyjechały na studia do innych miast i teraz faktycznie w tym okresie odezwały się do nas z powrotem i powiedziały, że bardzo chciałyby z nami trenować, skoro są treningi online i kilka takich dziewczyn faktycznie wróciło do nas. Natomiast warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Pałacu Młodzieży jest jednak to, że trzeba być mieszkańcem Śląska. Czy mogłabyś mi troszkę powiedzieć, jak wygląda przygotowanie takiego spektaklu? Bardzo różnie, w zależności od tego, czy spektakl jest przygotowany
jedną grupą, czy z wieloma grupami. Akurat ten spektakl, który przerwała nam pandemia, był przygotowany na ponad setkę tancerzy z naszymi najbardziej zaawansowanymi grupami, ale też grupami, które były wiekowo się różniły, bo były to i dziewczyny mające 9 lat i dziewczyny już będące studentkami. No, taki spektakl na taką ilość osób przygotowuje się od 3 do 6 miesięcy i to są faktycznie próby kilka razy w tygodniu. No, ten spektakl, o którym mówię, Axis Mundi, akurat udało nam się ostatecznie zrealizować, ale właśnie już po powrocie, po wakacjach i też tak w trochę przyspieszonym tempie, ponieważ nagrania mieliśmy mieć w połowie listopada, ponieważ no, już byliśmy przygotowani na to, że będzie to spektakl online po prostu. No i kiedy pod koniec października dowiedzieliśmy się, że jesteśmy zamykani i przechodzimy na tryb zdalny nauki, to w ciągu 2 dni zorganizowaliśmy na scenie nagrania, zorganizowaliśmy ekipę techniczną, dzieci, naszą młodzież i nagraliśmy to. Kto przygotowuje choreografię? Do takiego spektaklu, który jest przygotowany jakby przez całą naszą, przez całe studio tańca Arabeska, czyli tańczy no, co najmniej 5 naszych grup, to faktycznie choreografię przygotowujemy wszystkie. W Arabesce jest 5 nauczycielek tańca i 5 choreografów, także każda ma swoją działkę. Mamy scenariusz tak rozpisany, żeby można go było podzielić na mniejsze fragmenty. Każda sobie wybiera fragment, który gdzieś tam najbardziej jej gra w duszy i przygotowuje. Zdarza się, że niektóre choreografie przygotowujemy wspólnie w 2 albo nawet czasem w 3 osoby. Później, nawet jeżeli choreografię na przykład przygotuję ja, to nasze nauczycielki oglądają, dają uwagi, jeszcze coś poprawiamy, coś zmieniamy, to co nam się podoba, zostawiamy. No jest to na pewno wspólna praca. Są też mniejsze spektakle, które przygotowujemy czasami albo w pojedynkę, na przykład Milena, z którą wcześniej rozmawialiście, tak robiła, że przygotowywała swój spektakl jeden w całości sama. A my czasami tylko gdzieś tam przychodziłyśmy na próby i rozmawiałyśmy i jeszcze jak miałyśmy uwagi, a Milena chciała od nas uwag, a my akurat pracujemy tak, że lubimy sobie dawać feedback nawzajem i oczekujemy też tego, no to wtedy faktycznie gdzieś tam podałyśmy jakieś uwagi. Ja też jeden spektakl zrobiłam sama z jedną grupą 4 lata temu, natomiast większość spektakli robimy razem.